Produkujemy płytę z Anią Dąbrowską. Ania jest kompozytorem wszystkich piosenek, ja piszę teksty, Ania troszeczkę będzie współprodukować tę płytę. Zobaczymy, jak to nam się wszystko ułoży. Jesteśmy na początku drogi tak naprawdę, ale to, co mam za sobą, zapowiada się bardzo interesująco. A jaka to będzie odsłona? Od wielu, wielu lat przyznaję się do tego, że jestem artystą popowym i w ogóle się tego nie wstydzę, dlatego że staram się po prostu, żeby moje muzyka, którą robię, nie była bezwartościowa. Pop to wcale nie znaczy bezwartościowość. Więc taka będzie też ta płyta. Co po płycie Kalejdoskop, która była naprawdę wariacją tego, co robiłem do tej pory i w jakimś sensie spełnieniem moich marzeń, ale też muzycznie pójściem w taką stronę bardzo dużej delikatności muzycznej, to będzie krok, który będzie kontekstem dla tej płyty. Więc założenie mam takie, robimy po prostu dobrą popową płytę. Na pewno zaśpiewamy wspólnie z Anią jedną piosenkę, może nawet dwie, to zobaczymy jeszcze. Jakby wkład Ani w tę produkcję, to jest jej melodyka, to jest jej wrażliwość muzyczna, to są charakterystyczne kompozycje dla niej, zwroty melodyczne. No, ale też to nie będzie płyta Ani śpiewana przeze mnie. Nie, to będzie moja płyta. To nie znaczy, że unikam starć, bo czasem starcia, które doprowadzają do jakichś poprawek czy czegoś po prostu lepszego, tak, to są absolutnie dobre momenty. Natomiast ja nie lubię się ścierać. Ja lubię rozmawiać, dyskutować, przekonywać się, nie zgadzać się. I myślę, że w większej części to jest właśnie tak, że rozmawiamy dużo ze sobą. Planowałem płytę na jesień roku 2017, czyli następnego, ale być może okaże się, że to będzie odrobinę szybciej. To zależy od postępu pracy i tak naprawdę tego, kiedy skończymy.